Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Sceneria, którą tu widzimy, jest nam znana. Jesteśmy u Maćka Wudzika na skórym gorniku w Osakowie. Kolegi Maćka już nie ma, on dzisiaj już zakończył koszowanie gołębi. Tam zaraz podejdziemy do komputera, ja pokażę może jak wygląda tam sytuacja z ilością gołębi, z jakiej odległości będą gołębie puszczane. Popatrzmy pogodę, bo wypada zawsze mówić trochę, jakie są warunki atmosferyczne. Pogodę mamy dzisiaj w miarę ładną, jest dużo cieplej niż było ostatnio, nie ma już tego mrozu na poziomie 10-12 stopni, jest tutaj tylko kilka, może 2-3 stopnie, nie ma żadnego wiatru praktycznie, co się daje odczuć, wilgotność też jest taka w miarę, krótko mówiąc, można sobie tutaj teraz w miarę postać i nie odczuwa się tego zimna. Ostatnio, po ostatnim locie, te kibice co byli, koledzy, to ja poznaliśmy kolegę Roberta Kruka, Adama Banka i oglądaliśmy, to niestety odbiło się to na zdrowiu, bo na mrozie, przebywając w takich warunkach, niestety troszeczkę na zdrowiu to się odczuło. Tutaj dzisiaj na lot Maciek już gołębie zawiózł. Planowane było chyba Sasino, 55 km. Za chwilę do niego zadzwonimy, dowiemy się, gdzie dokładnie pojechał. Tu widzimy o papuszki, sobie jeszcze zobaczmy, sobie siedzą. One też będą nam kibicować. Na razie nie ma nikogo więcej z tych kibiców. No ale tak, my to tak robimy, staramy się w weekend ten lot robić, ale nie zawsze się udaje, tu warunki pogodowe były różne, wczoraj jeszcze bardzo intensywnie padał śnieg, teraz jak tutaj jechałem od strony, tak powiedzmy południowo, od strony Gdańska, opadów nie było. Wczoraj, kiedy byliśmy w Czersku na spotkaniu z Reinhardem Millem, Tadeuszem Kleinem, tam przyjechali też koledzy z Radomska, Waldek Piszczało, Radek Małolepszy, przyjechał z Bełchatowa, Kamil Kubicki, przyjechał tutaj kolega właśnie z tego oddziału 059, Mrówka Stanisław. No, Sebastian Ostrzelniński to był na miejscu, był jako organizatorem tego spotkania. Tam hodowcy przywieźli gołębie, które ci, o których mówiłem, sobie oglądali, na pewno coś nabyli. No, o tym to się dowiemy później. Natomiast dzisiaj tu jesteśmy, warunki są pogodowe takie, a nie inne. Zobaczymy, czy w tym kierunku, w kierunku Sasina planował jechać. To jest 55 km, ale czy dojedzie, nie wiem. Planowana godzina wypuszczenia jest na 10.20, mamy teraz gdzieś 9.50. Zaraz do niego zadzwonimy, się wszystko dowiemy. Popatrzmy, wiatru nie ma, pogoda w miarę ładna, niebo troszeczkę zachmurzone, słońca nie widać, ale jest jasno, chmury są. No zobaczymy, jak te gołębie przyjdą. Ostatnio tych gołębi było 46 wypuszczonych na lot, zakoszowanych, czy 45, chyba nie pamiętam dokładnie, ale taka ilość była. Mniej więcej dzisiaj poszło na lot prawdopodobnie 39, zaraz to zobaczymy tam w programie. A gołębie będą przylatywały tutaj do tego tutaj gołębnika, bo one są tutaj te wszystkie na lot zimowo przygotowane. Widzimy, tutaj tak wygląda lądowisko, jest pokryte lodem, śniegiem, no tak już jest, nie jest codzienne, tu nie przeszkadza gołębiom. System oczywiście jest tutaj zamontowany, on chodzi, ale też pracują tutaj wszystkie cztery anteny, nie chcieliśmy tego zdemontować, to wszystko poprawnie pracuje, testujemy przy okazji też, jak się zachowuje w takich warunkach mroźnych, bo ten sprzęt nie do końca jest taki przystosowany do pracy na mrozie. O, zobaczmy, tak wygląda gołębnik, te pomieszczenie, gdzie gołębie przebywają normalnie. Tutaj Maciek, o, takie puściutko, karmiki są puste, odstawione, nie ma żadnego pojnika. O, tu jest pojnik, tam woda jest niezamrożona, także nie ma tego mrozu aż tak dużego, mówiłem. O, jest posprzątane, czyściutko. Tu widzimy, wygląda od tej strony antena w ten sposób. No i tutaj te gołębie będą przylatywać. Taką mamy nadzieję, zawsze ten element, kiedy czekamy na te gołębie, czy przylecą, czy nie, jaka ilość, co ich przepłoszy, czy tam jastrzębia nie będzie po drodze, no to zawsze to jest taki ten element ryzyka, niepewności. O, teraz przejdziemy sobie tutaj do komputera, popatrzymy sobie, jak tutaj pracuje system. System to jest tutaj opracowany przez nas, on współpracuje z antenami systemu AMCSK. O, tutaj już mamy na stronie internetowej, widzimy piąty lot zimowy, sobie tutaj sprawdzimy. O, tutaj Maciek ma przygotowane, widzę, jest lista koszowania, zobaczymy na dole, ile jest tych gołębi. 39 sztuk zakoszowanych widzieliśmy, czyli nic nie doszło. O, przysiądziemy tu, no bez myszki to się ciężko obsługuje, tak nie lubię, ale no niestety gdzieś tą myszkę posiał kolega Maciek, no ale jakoś przeżyjemy. Popatrzmy, tak jak mamy tutaj planowane godzinę, tak jak mówiłem, 10.20, odległość 55 km Sasina. To może ulec zmiany, bo wszystko zależy, jakie tam warunki pogodowe są po drodze, bo kiedy jechałem tutaj, pytałem się Maćka, Maciek mówi, że kiedy jechał, padał intensywnie śnieg, no zobaczymy. O. A na razie będziemy czekać, tutaj lista przylotu gołębi. O, jest na razie pusta, czekamy, jeszcze nie, system nie wystartował, bo dopiero 10.20 w momencie wypuszczenia gołębi go uruchamiamy, znaczy rejestrację. Natomiast teraz zadzwonimy sobie do Maćka i będziemy z nim rozmawiać, gdzie on jest i jak planuje, czy to się uległo modyfikacji.
No jak się okazało, tutaj musimy dokonać pewnych modyfikacji. Rozmawialiśmy z Maćkiem, on tam jest w drodze, a on jeszcze rozmawiał z kolegą Robertem Krukiem, tym, którym go tutaj poznaliśmy w zeszłym tygodniu. On tutaj był w okolicach Sasina, no niestety śnieg bardzo, jak to bardzo niewulgarne, takiego kulturalnego, niekulturalnego słowa już napierdala, ale krótko mówiąc, bardzo pada i będzie zmieniony troszeczkę kierunek, nie będzie Sasina, z Krokowej zostaną wypuszczone, to dlatego my musimy tutaj po prostu ten lot zmodyfikować, czyli tutaj odległość napiszemy nie 55, a dokonamy napisu 30, o, przecinek 0, tu i godzina wypuszczenia zostaje ta sama mniej więcej, zrobimy, zapiszemy to, to już się zmieniło i musimy to teraz wziąć jeszcze, przepraszam, Sasino, nie, tylko Krokowa, tu jeszcze raz. Zmieniłem odległość, napisałem i tu zrobimy Krokowa, Krypokowa, w każdym razie okolice mniej więcej 30. Te dane tutaj podajemy, bo dzięki temu my możemy później możemy mniej więcej tą prędkość przelotową znać. O, robimy wyślij, czyli te dane, które tutaj widzimy, wprowadziliśmy, one zostały wysłane na stronę i teraz kiedy będziemy na stronie internetowej, dlatego tu jest ważne, o, sobie F5 wciśniemy. No i odczekaliśmy chwilkę i te zmiany, które wprowadziliśmy, czyli tutaj widzimy odległość i miejscowość wypuszczenia, no czas zostawiliśmy na razie ten sam, w tej godzinie 10.20, kiedy jeszcze nie zostały gołębie wypuszczone, też możemy zmodyfikować, no zostały już uwzględnione na stronie, no warunki pogodowe, tak jak mówiliśmy, z informacji na podstawie obserwacji kolegów, tam między innymi właśnie Roberta Kruka, no mówimy, wiemy, że po prostu nie są takie za dobre warunki, tak jak planowaliśmy, czyli będzie lot około 30 km i tak jak tu widzimy, 39 sztuk gołębi jest na locie i na nie będziemy tutaj właśnie czekać. O. I sobie możemy tutaj listę przylotu gołębi obserwować, która się załaduje wtedy, kiedy się pojawią pierwsze gołębie i klasyfikację AS, którą mamy, ona się również tutaj pojawi wtedy, kiedy będą te gołębie lądować. O. O, i dowiedzieliśmy się właśnie przed chwilą od Maćka, on tam już gołębie wypuścił, tutaj wprawdzie w programie nie zdążyliśmy tej zmiany nanieść, bo już program wystartował i lot nie ma czasu wystartowania, tak jak tutaj jest napisane 10.20, co widać, tylko 10.15, Maciek 5 minut wcześniej puścił, nie mogłem się dodzwonić, widocznie właśnie był zajęty i akurat tam te gołębie wypakowywał i wypuszczał. Także tutaj proszę wziąć pod uwagę, że 10.15 jest rzeczywista godzina wypuszczenia, ale my już z uwagi na to, że tu jest lot aktywny, nie możemy go przerwać, byśmy musieli go zakończyć, żeby te modyfikacje wprowadzić, dlatego musimy poczekać do zakończenia lotu, ażeby wprowadzić tą inną godzinę i wtedy się troszeczkę zmienią na pewno czasy przylotu gołębi, zakładając, że one przylecą. Tutaj tak jak obserwujemy, to w poprzednich lotach te prędkości były różne, chyba na pierwszym locie, jak sobie tutaj zobaczymy, w wynikach, a tego tu nie mamy, przepraszam, musimy to zobaczyć, oni to mamy, musielibyśmy wejść, to weźmiemy na stronie internetowej, sobie zobaczymy, tam były czasy przylotu gołębi, na tym pierwszym locie powiedzmy, też z 20 km, one były w rzędu 600-500 metrów na minutę, ostatnio na czwartym locie, który tutaj obserwowaliśmy wspólnie, była prędkość na poziomie 470, czyli podobnie, czyli możemy się spodziewać gołębi, jak to było, 10.55, 12.09, około godziny tutaj leciało, no zobaczymy ile dzisiaj będą lecieć, będziemy sobie tutaj czekać, w każdym razie tutaj wszystko wystartowane, te modyfikacje, które przeprowadziliśmy przed lotem z tego pierwotnego punktu wypuszczenia z Sasina 55 km, musieliśmy z uwagi na warunki atmosferyczne zmodyfikować na 30 km i o godzinę wypuszczenia inną i miejscowość też oczywiście Krokowa. O, i to sobie tutaj chodzi, a w międzyczasie my sobie tutaj będziemy obserwować, co się dzieje i czekać na przylot gołębi. O, czekamy na gołębie. Kolega Maciek wypuścił je o godzinie 10.15. Tam mamy wprawdzie błędną datę, godzinę wypuszczenia. Nie mogę zweryfikować, to postawiłem zostawić tą, która była 10.20, czyli jak mamy teraz 10.15, jest 10.35 w danym momencie, czyli są już 20 minut w powietrzu. Popatrzmy, tutaj się za dużo nam pogoda nie zmieniła, na szczęście nie pada. Tam, gdzie Maciek wypuszczał, też była już lepsza, natomiast gdzie planowane było, no były warunki pogodowe to uniemożliwiające. Tu będziemy czekać, patrzymy, nie wieje wiatr, jest na razie spokój tu, patrzymy, nic nie ma, słońce tam zza chmur wychodzi. A my czekamy. 20 minut to jest czas dość szybki, ale pewnie są loty letnie, gdzie taki krótki dystans gołębie pokonają bardzo szybko. Widzieliśmy prędkość przelotowa tych gołębi w ciągu ostatnich lotów. To była na poziomie, ten pierwszy, to ten jeden gołąb miał taki dużą, 700 km na minutę, 600 coś.
Teraz ostatnie było 450, czyli te gołębie na dystansie też około 30 km były chyba, z tego co pamiętam, około godziny czasu. Zobaczymy, jak tutaj to będzie przebiegało. Patrzymy na zegarek, jest godzina 10:52. Zdaje się, że o Maciek przyjechał, ponownie jest wcześniej przed gołębiami, tak jak ostatnio. No, gołębi na razie nie ma jeszcze. Jest 52, to ile pół godziny będą zaraz w powietrzu, 20 kilka minut. No, pogoda nam się nic nie zmieniła, tu przez chwilkę tam słońce wychodziło, ale bardzo mało, tam za chmurami ono jest. No troszeczkę jest taka, wiatr przewiewa. Jest pogoda bardzo taka pochmura, albo bardzo mocne słońce, albo bardzo ciepło. Tam jak jechałeś, ja napisałem tam w punkt wypuszczenia Krokowa, tak jak rozmawialiśmy. To przed Krokową puściłem. To jest około 30 km? O, jest, no, coś takiego. Tak jak ostatnio, tam jak pisałem Kłanino, to mniej więcej w tym samym miejscu to puszczałem. Aha, ja napisałem Krokowa, tam godzina niestety jest godzina 10:20 wpisana, natomiast była wypuszczenia czas rzeczywisty 10:15. Tam Maciek rejestrował, gdzie jesteśmy sami. Poza tymi kibicami, o których mówiłem, czyli tymi dwoma papugami, to gołębiach nie wspominam innych, i tu jeszcze chodził kogucik ten Silka, on gdzieś tu się szwenda, chodzi, tu pilnuje. O, tu kolega ma nagrane, a to będziemy już później puszczać, bo to tylko możemy tylko lekko, nie, tam mewa. Robert dzwonił. Planowany był dalszy punkt wypuszczenia. Tak, że tam tak po prostu koło Lęborka, tam wszędzie był, no tak pada śnieg, taki gęsty, ciężki, mokry. Nie ma co ryzykować. Tych gołębi poszło 39, ostatnio było już 45. Znaczy bardzo one wypuściłem, później je widziałem, po kilku kilometrach widziałem, jak poszły ładnie w kierunku, a to dziwne to jest, że one po prostu... Ale Maciek, patrzyliśmy te czasy przelotowe, prędkości w metrach na minutę, znaczy one, są wszystko 400 nigdy nie coś. Nigdy nie idą głodne, to jest raz. Nie wypuszczam tych gołębi zimą głodnych, bo to mówię, różnie może być. Dlatego może też jest to, że one mają inną chęć latania. Energii więcej. Najedzone, wiesz. To... Były w tygodniu teraz... wypuszczane też? Cały czas są. Jest filmik też nagrany z wczorajszego na przykład oblotu. O, czyli tutaj z tego, co tutaj obserwowaliśmy, nie ginie, tam nie otwieraj, bo tam zimno będzie leciała. Tutaj włączyłem, żeby było cieplej. Zaraz karmę zrobię. Będziemy sobie tutaj patrzeć. Teraz karmę na przykład też na oleju, na glukozie. Sklimy dostaną tej... Będziemy sobie tutaj patrzeć. Tu mamy też plakat sponsora Centrum Zdrowia Gołębi, Vet Animal firma, i mają produkty. Tutaj widzieliśmy wczoraj Sebastiana, stoi nowy katalog. Nowa kamera. Jest kamera ta, co była. Nową mamy przygotowaną, mamy taką specjalną kamerę, będziemy na maszcie montować, ona ma 20-krotny zoom optyczny, obraca się o 360 stopni, ale niestety nie zdążyliśmy jeszcze wykonać masztu, ale w przyszłości już będziemy tą kamerę mieli. O. Jako że przyjechał przed gołębiami, to widzimy te karmiki, które tu z boku stały, nie na ziemi ustawił. Teraz szuka wiadra z karmą, a gdzieś tu miał. O. I teraz szuka go. No, zobaczymy, czy znajdzie. Zrobić musisz, wiaderka szuka. No. Gołębi na razie jeszcze nie ma, także mamy trochę czasu, żeby kolega Maciek się mógł tym zająć. W przyszłości, kiedy tą kamerę, o której mówiłem, będziemy już mieli na zewnątrz, na tym maście postawioną, to będziemy sobie tutaj siedzieć właśnie przy tym oknie, patrzeć tutaj na ekran i obserwować ze wszystkich stron, nie marznąć, ale teraz siedzimy tu w środku i patrzymy, przyglądamy się, jak Maciek przygotowuje karmę. Karma jest... To jest dla tych wszystkich 40 gołębi, prawda? Dzisiaj rano dostały. Dobrze, to jest teraz dałeś sobie kosmet. Znaczy to jest mocny plus glukoza, tak, to jest prima. Znaczy to jest, a na to, że one po prostu mają patrzymy cały czas, tak? Dostać ten glukozę. O. Na przylot, to szybciej im ten. Wiaderko się znalazło, karmy. Właśnie w tym w beczce. Ciemnie pod latarnią. Tu karmy widzimy, mamy taką karmę Goldlings, karmę palomy. Tu oglądamy to. O. No a głębiej jeszcze tu się nam dobrze się stoi, no, bo ciepło jest chociaż. Już koledzy dzwonią, się niepokoją, że znowu głębi nie ma. Ale popatrzmy, ostatnim razem też godzinę czasu, 30 km leciały na 400 kilkadziesiąt metrów na minutę prędkość. Tutaj poczekaj, teraz dodajesz preparat Vet Animal. To dostają trzy dni pod rząd, Coxibet. Stop, to jest ten tutaj producent, którego tu plakat z boku pokazywaliśmy. Tak, 3 dni teraz pod rząd będą dostawały tego Coxibeta. My będziemy się starali też tutaj kolegom, bo targi się nie odbyły. Dzisiaj co mamy, to był ostatni dzień targów, to by koledzy rano mieli na pewno dużego kaca, dużo
oglądali, byśmy sobie mogli komentować, co było, ale wczoraj takie spotkanie w czerwcu z hodowcami odbyliśmy z Polski i z Niemiec. Dzisiaj natomiast tu jesteśmy, a będziemy w tygodniu odwiedzać bardzo dużo hodowców. Mamy duży plan na ten tydzień i postaramy się przybliżyć to, co się dzieje w świecie gołębiarskim, to, o czym moglibyśmy porozmawiać w czasie targów. My sobie będziemy mogli tutaj podczas naszych fotoreportaży, wywiadów, rozmów, które tutaj z hodowcami przeprowadzamy. A przy okazji jeszcze chciałem tam podziękować, bo praktycznie lista na wspólnym gojemniku już jest zamknięta. Tam niektórzy może jeszcze płatnie zrobią, czyli no na razie jest lista pełna, z tym, że też chciałem kolegom powiedzieć, ci niektórzy, którzy praktycznie tam mają jakieś do odebrania jeszcze jakieś pieniądze za gołębie zlicytowane, to żeby się skontaktowali, bo z tych, ja do niektórych dzwonię, inne numery są podane, nie wiem jak tam się z niektórymi skontaktować, po prostu żeby to zrobili, bo tam większość, 90% hodowców, które gołębie były zlicytowane, po prostu przekazali to na... przełożyli to na zadatek na 2017 rok, ale jest tam kilka osób, do których muszę, no mówię, jakiś kontakt, no numer konta niech podadzą, ja to wyślę, nie chcę, żeby to mi leżało, bo to leży w kopertach i tylko mnie denerwuje. Znaczy, nie gadaj, kusi właśnie, to, ale jak no. Nie będzie, to my to możemy zagospodarować, na pewno tak, tylko, znajdziemy. Mówię, później są różnego rodzaju, mówię, insynuacje i różnie to mówią, ale to... No to trzeba to rozdać. To już o tym tego, popatrzmy, karma jest przygotowana. Tutaj tak wygląda. O, karma jest, weź podnieś sobie, zobaczmy w tej beczce, tam jest jęczmień. Tam jest jęczmień. Tą karmę, którą tutaj pokazywaliśmy. Znaczy jest, w tej chwili jest, w tym roku jest karmiona palomą. Goldwingsem. I Goldwingsem. A ta karma to tak, a nie, to nie, to jest worek sam. Aha, granulat to jest. Właśnie. A jo. Czekaj, zobaczę. O, widzimy, tak. Po terminie jest już, to kura go je po prostu. No, kura go je. A go już go nie jedzą. Widzieliśmy, popatrzmy, bo może coś będzie. No musimy popatrzeć. Wyjść lepiej będzie, coś zobaczyć można. A musimy zamknąć, żeby tutaj nam w miarę ciepło było jeszcze. O. Przejdziemy sobie tutaj, zobaczymy. Może coś nam się na horyzoncie pojawi. Która jest? 7 po. No to do 15 jeszcze jest trochę. Ostatnio popatrzyłem, 12.09 były pierwsze, a były wypuszczone o której? 11 wtedy? Nie pamiętam. No ale to ponad godzinę szło. No godzinę, no ponad. 450 parę metrów, 400 metrów na minutę ponad miały. O, tam możemy zobaczyć. To jest dziwne, no chyba, że mówię, no ale powinny... No zobaczymy. O, pojawiły się gołębie, taka duża grupa. Schowamy się, przyleciały tutaj właśnie z tego kierunku, co teraz mam obiektyw zwrócony. To z kierunku praktycznie, nie? Praktycznie tak. Tak, o, jest grupa taka duża. To jest 20 kilka gołębi, 30, co? Ile to jest gdzieś według ciebie? Zobaczymy. No i ciekawi mnie, ja tu miałem ostatnio szczęście, bo ten dom, którego opłaciłem, był trzeci raz pod rząd. Trzeci, drugi raz, o. Drugi, o, zobaczmy. To będziemy patrzeć. Zobaczymy, czy wszystko odbija prawidłowo. No, tu musimy, tu przestawione było, ale to sobie tutaj szybciutko popatrzymy. Już pierwsze odbite. Zaraz tam się dalej będą odbijać. Już się odbijają pierwsze. Tylko z uwagi na to, że my tu mamy cztery anteny podłączone, a one wchodzą jedną, to musimy troszeczkę poczekać, aż się wszystkich odczyta, bo tamte musielibyśmy, tak jak mówiłem, o tam zresztą widzimy przyzwyczajenie, one tam pewnie latały. To będziemy widzieć zaraz. No bo to jest 30 km, Maciek, to jest, no, tylko, że to jest godzina lotu, no. To jest, mówię, tak jak dobry trening, z tym, że no, one gdzieś latają, po prostu gdzieś latają. No tak, popatrzmy, czekajmy tutaj, o. Tam jeden poszedł jeszcze sobie na ostatni, te siedzą. No te wychodzić za bardzo nie chcą teraz, o. Usłyszą to. Tamten już do tych dołączył z przodu. Teraz będziemy wiedzieć, ile ich dokładnie jest wszystkich. O, zobaczymy, Maciek mnie teraz woła ze środka. Może szybciej wtedy wejdę. O, się odsunę, żeby ich nie przepłoszyć. No, jeszcze tylko trzy zostały poza. I za chwilę będziemy wiedzieć, ile poleciało i w jakiej kolejności. Na internecie zapewne też koledzy widzą to. O, jeszcze jeden doleciał. Tak znienacka. Ty, ten jeden to tak wyleciał tu, widziałem. Nie, mi tak zdaje, z 5-6 brakuje, zaraz zobaczymy. Przejdziemy tam, zobaczmy, tutaj 4 są na zewnątrz, poczekaj, o, tam uderzył w kabel. O, tutaj sobie popatrzymy, ile ich jest. Musimy tutaj przesunąć myszką, kursorem jest.
odbitych 35, ale tutaj tyle, to tu jak 4, to praktycznie może pojedynczego brakować, 37 już jest, to dwóch na razie, 38, o to idealnie, jednego na razie brakuje, tutaj mamy pierwszy, kolega z Kucha Stanisław, drugie miejsce Amelia, Dorota, Jędrzej, to chyba ten sam, co był w... 30 jak? 38 jest. No to znowu jednego nie ma. Jednego nie ma, no tak, no wiem. No ale zaraz to... zobaczymy, poczekaj chwilę. Popatrzmy jeszcze dalszą kolejność, od razu też sprawdzimy sobie na internecie, już są wszystkie w środku. No i mamy tutaj... Prędkość mają 626 metrów na minutę, nawet troszeczkę lepszą, bo były wcześniej wypuszczone. Popatrzymy tutaj na te gołębie, o, bardzo podobny mają czas. One widzieliśmy, całą grupą przyszły. Tu jest odbite 36, bo jeszcze nie zostały przekazane, ale już tutaj teraz po 38 sztuk. O, czyli mamy już praktycznie lot, można powiedzieć, zakończony. Jednego nie ma. Jednego na razie nie ma. System jeszcze... Albo to może być to latanie, może to być spowodowane. To 39. Co lotu praktycznie jednego brakuje, albo to jaszcząb robi. Ale poczekaj, to jest, jeszcze może doleci, dajmy mu szansę. To mówię, to jest to, że one się po prostu rozbijają. No to praktycznie mamy po locie, to mi już teraz ten, no to jest jednego, widzieliśmy, nakarmione są, dostały tak gołębie jeść, picie miały wcześniej, widzieliśmy w pojniku, dostały. Czekamy na jednego, czyli już będziemy czekać zdalnie niejako, także dziękujemy na razie, do zobaczenia, dobrodnie, miejmy nadzieję, że nam się uda zorganizować w tym sezonie jakieś dłuższe loty. Nie, no będą, na pewno ostatni, na pewno będzie ponad setka, no. Będziemy tak planować pogodę, żeby to było w miarę ładna pogoda. I następny kiedy planujemy teraz? Idziemy. Za tydzień. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry lot.